Bitwa była bardzo prostym startem, ponieważ wszystko było na zasadzie jakoś się uda. Pamiętam, jak dziś byliśmy na imprezie u kolegi na grillu i mówi: chodź, pojedziemy na maraton. A ja mówię: jaki maraton? Rowerowy. Nie, spoko, rowerowy maraton, damy radę jeszcze w Cyklokarpatach. Tam są odcinki, były między 30 a 50 km. Dobra, zapisz nas. Zapisał nas na maraton i rano mówi do mnie: ale masz te wszystkie tobołki, masz te uchwyty, lemontkę, tak? Ale po co? Mówi: no jedziemy na maraton, nie? Ja mówię: a ty, maraton to 40 km, weźmiemy sobie tylko dwa żele, bidon i już. On mówi: nie, nie, to nie jest taki maraton, to jest ultramaraton. To ile mamy jechać? 1200 km. Ja mówię: ile? 1200 km. On mówi: to wiesz co, nie mam tych wszystkich rzeczy. No i zaczęło się poszukiwanie. Spodenki, koszulka, kurtka, jakieś rękawki. To wszystko uzbierałem z tych rzeczy, które mam do chodzenia po górach. No i zaczęliśmy się pakować na maraton. Zaczęliśmy to wszystko czytać. Okazuje się, że to jest ultramaraton, self-support. Mamy mieć wszystko ze sobą, mamy nie korzystać z pomocy z zewnątrz. No to co bierzemy? Jeszcze kuchenkę, kartusz, palnik, liofilizaty, łyżka. No to dobra, mamy już jedzenie. Ale trzeba jeszcze spać, nie? No, nie założyliśmy, że można wynajmować agro czy hotel, więc bierzemy tarp, pod tarpa pod pinkę, bierzemy hamak, bierzemy moskitierę. W razie W bierzemy też karimatę, no bo czasami może nie być drzew, nie będziemy mieli gdzie tego rozwinąć. No to dobra, mamy już spanie, nie? Aha, no to jeszcze śpimy, no bo jakby było zimno w sumie, ale jest lipiec. Dobra, bierzemy spanie. No i tak obładowani, takim trybem muła, idziemy na start. Tam oczywiście masa innych osób. Część osób wtedy z czołówki, której nie znaliśmy, jedzie na pustym rowerze, jak mi się wydawało, czyli mieli tylko jakąś taką malutką torebeczkę, trochę jedzenia. No my tym trybem nomada muła. No ale oprócz nas są jeszcze goście, którzy jadą z sakwami. Ja mówię: kurde, ci są przygotowani, mają namioty, wszystko mają. A my tego nie mamy, nie damy rady. Po 100 kilometrach stajemy, no bo co, minęło 6 godzin, to trzeba zjeść, więc rozwijamy kuchenkę, kartusz, gotujemy wodę, zalewamy liofilizaty. No to można opowiadać, że generalnie zrobił się z tego mały piknik, zatrzymało się koło nas 50 osób, wszyscy jemy na wale. I tak posuwając się, dobijamy takim trybem właśnie przeprawowo-wyprawowym do Warszawy. Tam jesteśmy już troszeczkę zniszczeni. Czymdeczko, chyba to jest mało powiedziane. Decydujemy się, że odsyłamy te wszystkie przydajki, czyli te wszystkie przydasie, które się nie przydają i to nie ma sensu ich ciągnąć, bo okazuje się, że jednak można spać w agroturystyce, zjeść na trasie, nie trzeba jeść codziennie ciepłego, bo można zjeść bułki. I odsyłamy w sumie 9 kilo sprzętu. Po czym następnego już dnia nie jesteśmy w stanie dojechać do hotelu w Wyszogrodzie i śpimy w jakimś sadzie na ziemi. I nie mamy naszych wszystkich przydasie, czyli nie mamy hamaka, tarpa, śpiwora i tych rzeczy wszystkich. Więc to była taka ciężka lekcja życia maratonowego. I dojechawszy na metę, gdzie ostatniego dnia jechaliśmy ze Świecia do mety prawie 18 godzin, to teraz dla mnie jest śmiesznym jakimś wynikiem. Jechaliśmy to cały dzień w deszczu. Na mecie jesteśmy mocno poirytowani. Trochę przeklinamy też. No i rozmawiam z Leszkiem, używając wielu inwektyw. Leszek tylko popatrzył na nas, uśmiechnął się i powiedział: wrócisz. No i tak wracam co roku. I co roku staram się wszystkie te przydajki wycinać, tak aby jak najlżej lecieć. I to się w tym roku udało, ponieważ w sumie mój bagaż w tym roku miał tylko 3,5 kilo. Versus ten sprzed 4 lat, gdzie było tych kilo prawie 15. No i to jest skrajnie inna jazda. Skrajnie inna jazda.
Na początku było tak, że kurtka, która wydawała się, że jest świetna w góry, była kurtką świetną w góry, ale na zjeździe była zbyt obszerna, więc to wszystko cię podwiewało, w związku z tym będąc mokrym, było ci zimno. Pod koszulki nasze, czy koszulki rowerowe, mieliśmy też jakieś zwykłe, najtańsze poliestrowe, więc one były już totalnie zimne, brudne, nieprzyjemne. Tak to się zaczęło. To cierpienie spowodowało taką myśl, że kurde, muszą być dobre ciuchy, w których się jedzie długo, komfortowo. I tak się zaczęło szukanie jednej, drugiej, trzeciej marki. Kupowaliśmy to oczywiście przez internet, najprościej w tym momencie. No i jeżdżąc z roku na rok, obrastaliśmy w ten lepszy sprzęt, pozbywając się tego starszego, w cudzysłowie gorszego, bo tamten też jest do jazdy, też się oczywiście da jechać. Ale nagle się okazało, że potówka z Merino poprawia ci komfort cieplny, czy to w zimno, czy w upał, że skarpetki też mają znaczenie, że spodenki mają różne wkładki, wkładki produkują różni producenci, są lepsi i gorsi. No i tak zaczynaliśmy myśleć powoli z grupą znajomych, że może w tym kierunku trzeba iść, może trzeba stworzyć sklep z rzeczami do ultramaratonów, ponieważ ostatnie lata pokazują, że tych osób jeżdżących jest już w sumie kilka tysięcy. Imprez, gdzie 4 lata temu była jedna, teraz jest właściwie 30 kilka i możesz co tydzień pojechać w innej imprezie, w innym rejonie Polski. Więc tak jakby ludzi, którzy jeżdżą i chcą coś kupić, też jest sporo. A to daje ci klienta, więc jak masz klienta, no to teraz trzeba znaleźć dobry sprzęt. No i tak zaczęliśmy tworzyć firmę. No i znowu zaczęła się temat, jak ją nazwać, no bo czasy lat 90. i nie wiem, nazw Tomex, Amitex minął. No więc wymyśliliśmy najprostszą nazwę z możliwych, czyli Ultra Adventure. Wykreśliliśmy jedno A, zostało Ultra Adventure. No i tak powstała firma. I tak ruszyliśmy w grudniu zeszłego roku. Jak jedziesz długo ze sobą sam w pewnym momencie na maratonie, nagle dochodzisz do takiego wniosku, że maratony są taką kopią, kalką życia. Tego, że spotykasz kogoś na jakimś etapie, możesz z nim przejechać 100 km czy 200, albo przepracować z nim 10 czy 20 lat. Niekoniecznie będziecie pracować ze sobą do końca. I maraton jest taki sam, że poznajemy ludzi, jedziemy z nimi kawałek, dłuższy kawałek lub cały maraton. I są też tacy, którzy nas odjeżdżają, albo zostają za nami. Więc tam jeszcze analogia życia jest 100% trafna. Wiesz co, myślę, że najważniejsza jest atmosfera, że ci ludzie, którzy jadą, to są już inni ludzie. Nie w sensie, że lepsi, ale inni ludzie niż ci, którzy nie jadą. To są ludzie, którzy z definicji będą raczej chcieli ci pomóc niż przeszkodzić. To są ludzie, którzy raczej z tobą zagadają niż będą milczeć. I to jest fajne. Drugi fajny aspekt to pokonywanie przestrzeni. To jest coś, co sprawia, że mogę pojechać kolejny raz na Wisłę, ponieważ cały czas pokonujesz przestrzeń, cały czas się zmieniają krajobrazy. I ponieważ jedziesz w te same miejsca albo w nowe, no to cały czas one wyglądają inaczej, co roku wygląda inaczej. Tak samo jak w życiu. Masz widok za oknem w górach, który znasz od lat. W dalszym ciągu co roku, w którymś momencie wiosny, jesieni czy zimy cię zaskoczy jakiś widok, którego jeszcze nie widziałeś, chociaż znasz ten teren świetnie. I to jest ten kolejny aspekt ultra, czyli krajobraz i przestrzenie, które możesz pokonywać. No i trzecia sprawa, poznajesz co chwilę nowych ludzi, nowe miejsca, nowe wsie, nowe miasteczka, miasta. I znowu przy trasie jest masa ludzi, którzy okazuje się, że są życzliwi tobie, że ci pomogą. I to jest fantastyczne właśnie.